Budowa sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Początkowo projekt nie znalazł uznania w ministerstwie i szkoła nie otrzymała na ten cel środków. Skuteczne okazało się jednak odwołanie od niekorzystnej decyzji i pieniądze w budżecie się znalazły. Szkoła otrzyma 500 000 zł na prace rozbiórkowe związane z budynkiem po dawnej filii Biblioteki Pedagogicznej, zwanego też Domem Hajnego. Wicestarosta Eligiusz Mich przekonuje, że decyzja ministerstwa podyktowana jest ograniczonymi środkami finansowymi. Odnoszę takie wrażenie, że oczekiwania na wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeśli chodzi o tutaj nasze potrzeby, o co się na wszystkiego, zostało w pewnym sensie tak jakby trochę nadmuchane sztucznie, bo przecież doskonale wiemy, że w kolejce po pieniądze z ministerstwa, z budżetu państwa stoi mnóstwo placówek kulturalnych z terenu całej Polski. Wicestarosta przekonuje, że rozumie oczekiwania, jakie wobec ministerstwa pojawiły się w Ostrowcu, jednak wydają mu się one nieuzasadnione. Dwie wizyty ministra Zdrojewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ostatnim czasie mogły takie wrażenie stworzyć. Minister, będąc tutaj na miejscu, oglądając obiekty, był dość oszczędny, jeśli chodzi o obietnice. Ostatecznie środki na rozbiórkę budynku pod nową salę koncertową są. Oznacza to też wpisanie inwestycji na listę realizowanych przez ministerstwo. Pozwoli to w ciągu najbliższych kilku lat salę wybudować. Jeszcze w tym roku zniknąć ma mocno zniszczony Dom Hajnego. Ten budynek zostanie wyburzony i być może, że za te pieniądze uda się jeszcze wybudować tą piwniczną część tego budynku, który będzie można go zamknąć przed następnym rokiem i spodziewanymi następnymi pieniędzmi na już wznoszenie budynku, bo to jest inwestycja ciągła. Wicestarosta zaznacza, że Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia zawsze mogła liczyć na wsparcie ze strony ministerstwa, czego najlepszym dowodem są prace, jakie już udało się wykonać. Projekt sali koncertowej, budowy nowego budynku szkoły muzycznej, on już jest realizowany i w ubiegłych latach już pieniądze z ministerstwa na ten cel zostały przekazane. Zostały przekazane prawie 300 000 zł na modernizację tego budynku szkoły muzycznej, który w tej chwili istnieje i została wybudowana, odremontowana piękna sala koncertowa i parter budynku. Ostrowiec nie jest jednak, jak przekonuje Eligiusz Mich, miastem, które może pozwolić sobie na pretensje wobec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na działania w sferze kulturalnej otrzymujemy bowiem środki. Otrzymaliśmy 60 000 zł na prace zabezpieczające konserwatorskie trasy podziemnej i te pieniądze już trafią do muzeum. Oraz otrzymaliśmy 50 000 zł na zakup kolekcji krzemienia Pasiastego Jana Chałupczaka. Działania Ministerstwa Kultury w zakresie wspierania projektów są zdaniem wicestarosty zrozumiałe. Budząca duże kontrowersje kwestia przekazania ponad 6 000 000 zł na Świątynię Opatrzności Bożej i budowę w niej muzeum ma większe znaczenie niż równie kosztowne inwestycje kulturalne w regionach. Te projekty, które ma miasto, tak? W dziedzinie powstania Muzeum Hutnictwa, czy też budowy Centrum Kulturalnego w Starym Browarze. To są przedsięwzięcia wielomilionowe, które potem będą się łączyły też również z dużymi kosztami utrzymania tych placówek i na to w tej chwili pieniędzy w budżecie państwa nie ma. Mamy wiele innych potrzeb. Zdaniem wicestarosty Eligiusza Micha pieniędzy na Centrum Tradycji Hutnictwa czy Ostrowiecki Browar Kultury należy pozyskiwać z innych niż tylko Ministerstwo Kultury źródeł.